Bezzwrotne pożyczki i dofinansowanie do wynagrodzenia to najpopularniejsze formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Czy te formy pomocy są wystarczające i odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców? 0,9% o tyle wzrosło bezrobocie w maju 2020 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w porównaniu do maja roku ubiegłego. Obecnie wynosi ono 5,1%. Mniejszy jest bowiem odpływ bezrobotnych, gdyż jak widać trudniej o zatrudnienie. Przedsiębiorcy szturmem ruszyli za to z wnioskami o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Czarnkowski Urząd Pracy miał do dyspozycji 50 milionów złotych na te formy pomocy. Rozdysponował już 25. Pozytywnie rozpatrzono 3800 wniosków, co pozwoliło ochronić blisko 6000 miejsc pracy. Na tą kwotę 25 milionów złotych, które mamy zaangażowane w zawartych umowach, właśnie 19 milionów trafia do mikroprzedsiębiorstw. W postaci? W postaci dofinansowań, w postaci pożyczek. To właśnie ci przedsiębiorcy stanowią 97% wszystkich firm, którym wsparcie może zostać udzielone za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie. Wśród beneficjentów tarczowych świadczeń są także małe przedsiębiorstwa. Ja myślę, że sytuacja, w jakiej się znaleźli przedsiębiorcy, była trudna na początku pandemii. W tej chwili się wszystko, przynajmniej tutaj u nas lokalnie, ustabilizowało i ta pomoc, którą otrzymaliśmy, a ubiegaliśmy się o pomoc, nam pomogła. Także nasze oczekiwania spełniła w tym etapie, kiedy rzeczywiście była panika. Katarzyna Fąka chwali sobie także proces ubiegania się o pomoc, który ograniczył się do wypełnienia i przesłania wniosków drogą elektroniczną. Podobnie dobrze o przejściu tej procedury mówi kadrowa jednej z czarnkowskich firm. Ten zakład pracy otrzymał wsparcie w postaci dofinansowania do wynagrodzenia. Zawsze jedna osoba, chociaż uratowana przed utratą pracy, jest cenna. Alcomod to firma z kategorii średnich przedsiębiorstw, zatrudnia ponad 100 pracowników. W innej sytuacji znajdują się firmy duże, czyli takie zatrudniające 250 i więcej osób. Tu zaczynają się przysłowiowe schody. Przykładem jest browar Czarnków, któremu drogę do pomocy rządowej zamknął fakt, że spółka jeszcze przed wybuchem pandemii rozpoczęła proces restrukturyzacji. Przygotowany program rządowy wprowadził faktyczną nierówność wobec podmiotów gospodarczych w dobrej i złej sytuacji finansowej. W ocenie spółki najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które już mają otwarte postępowania restrukturyzacyjne i zanotowały spadki obrotów w okresie pandemii, byłaby możliwość skorzystania z pomocy antykryzysowej na takich samych zasadach jak inne przedsiębiorstwa. Przedstawiciele dużych firm, czyli największych pracodawców, zwracają uwagę na to, że przedsiębiorstwa te mają inne potrzeby i tarcza ich nie zaspokaja. Duże firmy i średnie firmy potrzebują elastycznego rynku pracy, pracy tymczasowej, czy uwolnienia chociażby częściowo stawek VAT-owskich, ale także na przykład umorzenia składek czy zawieszenia składek ZUS-owskich, a to tarcze nie przewidywały. Na inne słabe punkty rządowych tarcz uwagę zwraca senator Adam Scheinfeld, który przygotował własny projekt tarczy. Tarcze Scheinfelda. Są tutaj przepisy, które naprawiają, w mojej ocenie, te rozwiązania, które są przyjęte w tarczach rządowych, ale są takie przepisy, których w ogóle w systemie polskiego prawa nie ma, nie zostały przewidziane, więc uzupełniam tę lukę. A tu m.in. możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres do 6 miesięcy przez mikroprzedsiębiorców, rekompensaty dla firm zamykanych lub ograniczających swoją działalność na podstawie decyzji administracyjnej, domniemanie milczącej zgody organu i zmiany w zakresie składek ZUS i KRUS. Projekt ustawy czeka na procedowanie w Sejmie. Temat ten będzie tematem otwartej anteny, a moim oraz Państwa gościem w tej części programu będzie Bożena Migdał, Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Gość czeka w naszym studiu, oczywiście rozmowa zaraz po informacjach.